Witajcie w kolejnym dniu i witajcie razem z borowaniem w ścianie. Niestety mam sobotę, panowie pracują, jakby cudów tu nie wymyślę. Po prostu trzeba odpakować kalendarz, nawet widzicie, choinki nie zaświeciłam. Chcę tu jeszcze dzisiaj posprzątać przed przyjazdem Faustyny, ale mimo wszystko jakoś tak ech. Maluchu, maluchu, maluchu. No. Pani chce tu otworzyć, dzisiaj mamy siódmy. Tak, pani chce otworzyć, ale pani potrzebuje tego ołówka, bo to jest jednak dobrze zategowane. I ciach, dobra. Mamy to. Mamy to, mamy to. Boże, ja nie wiem, co oni tam robią. Rano mnie obudziło, jakby to było co najmniej nad moim uchem. Więc... Tutaj mamy napis po niemiecku. Jak miło. Zaraz tu zobaczymy, co to jest. Ach, to jest zmywacz. Znaczy zmywacz. Do demakijażu to jest, do oczu. Jestem jego bardzo ciekawa. Opiszę Augen Makeup Enfant. Tak. No jak widzicie, ja nie wiem, jak wam dzisiaj ponagrywam, co wam ponagrywam i tak dalej, i tak dalej. Ale to chciałam wam zrobić, to na pewno zabiorę też do domu. I chyba tyle wam z kalendarza rano przedstawię, bo oni borują i mam nadzieję, że jak Faustyna przyjdzie, to wam coś ponagrywam. Może jakiś makijaż jej zrobię i oni wtedy nie będą borować w ścianie. Dobra, to ja się lecę powkurzać, że tak powiem, sama ze sobą. I widzimy się później. Faustyna już poszła, jednak u mnie nie nocuje. Myślałam, że będzie. Tak więc po prostu sobie pogadamy o moim prezencie na Mikołajki. Ja jej też oczywiście dałam. No i pewnie złożę ten filmik i wam go wrzucę. Mam nadzieję, że YouTube nie będzie robił jakichś problemów, bo ostatnio robił i dosyć późno wrzuciłam filmik. No ale no zdarza się. Weekend jest od tego, żeby to postarać się wyregulować. I teraz wam właśnie pokażę, co dostałam. Książeczkę. Oczywiście bardzo lubię tą całą serię, jeśli chodzi o tą Katarzynę Baraniega-Miszczuk. To jest jakby prequel do całej serii Kwiatu Paproci. No ja też uwielbiam jakby ich okładki i w ogóle no są super, są naprawdę fajne. Więc jak będę kiedyś miała czas, to przeczytam. Na razie czasu nie mam. Po prostu będę musiała przeorganizować swoje życie. Troszeczkę, znowu. Troszeczkę. Zdarza się. Tu mam jakże fajnie kolekcję herbat z Irvinga. Tu mamy 30 kopertek w 6 smakach, czyli 30 torebek, 6 smaków. No i jestem ciekawa, bo większości z nich nie piłam, bo tu jest tak, herbata czarna cytrusowa z imbirem, herbata zielona ananasowa, herbata czarna wiśniowa z kardamonem, herbata biała poziomka z mandarynką i tych nie piłam. Earl Greya czarnego piłam i herbatę czarną też piłam. Więc jakby chyba najczęściej tą herbatę czarną, ale resztę bardzo, bardzo z chęcią otworzę, ale nie teraz. Z prostego względu mam bardzo dużo właśnie herbat świątecznych, typowo takich zimowych, więc z nich będę korzystać, a tą po prostu paczuszkę sobie odłożę na później. I teraz przechodzimy do żeli pod prysznic. I mam aż 3. Ten jest chyba o zapachu mandarynki, jodły i ciastka. Takiego dobrego, fajnego. O, zobaczcie sobie grafikę. Grafika jest bardzo ładna, bardzo fajna. Zapaszki też mają bardzo fajne, ale wiadomo, prawdziwy zapach objawi się podczas mycia. Ja je zaraz zaniosę do łazienki i tam je poustawiam jakoś, ładnie, żeby wyglądały. Książkę, prawda, postawię na półce. Natomiast kolekcję herbat na razie sobie odłożę na boczek, poczekam, aż będę z niej korzystała.
Jest już późnawo, bo chyba już po 9 jest, tak mi się wydaje. Więc mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj wrzucić tego vloga. On nie był długi, raczej nawet bardzo krótki, ale to przez to, że jednak był remont i potem Faustyna do mnie wpadła. Jakby nocowała, to pewnie bym Wam zrobiła jakiś make-up czy coś. No ale nie nocowała u mnie, więc no nie ma makijażu żadnego. Ale obiecuję Wam, że na pewno pojawi się jakiś makijaż. No i też oczywiście po vlogmasach pojawią się 3 bądź 4 tutoriale z makijażem. I tak, i teraz mam plan, żeby jakby dodawać filmiki codziennie. I zakończymy sobie tą długą serię vlogiem z Sylwestra, którego wrzucę 1 po prostu stycznia i wtedy zrobię sobie na pewno tygodniową przerwę. I co dalej, to po prostu zobaczymy, ale wiem, że na pewno zrobię sobie tygodniową przerwę, bo będę w domu i nie chcę nagrywać, tylko chcę odpocząć. Taki mam plan, bo tak czy siak, jak wrócę do domu, to jednak będę jeszcze przez chwilę nagrywała. Możliwe, że tato po mnie przyjedzie, więc jak będę wracała autem do domu rodzinnego, to wtedy bym wzięła kalendarz adwentowy ze sobą i wtedy bym tam otwierała okienka, co według mnie byłoby fajnym pomysłem. Ale to wszystko jakby zobaczymy, co i jak pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie wszystko dobrze i jednak się uda, bo wbrew pozorom mam parę rzeczy, które bym chciała zabrać do domu, a wiadomo, że nie wszystko da się na raz przewieźć pociągiem, a tak to bym autem spokojnie dała radę. Tak więc w sumie na dzisiaj będzie tyle. Ja zaraz pójdę się umyć i zobaczymy, który z tych żeli pod prysznic wybiorę, bo są bardzo kuszące. Zaraz sobie zrobię herbatkę i wrzucę ten filmik, złożę go, wrzucę. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj go wrzucić, ponieważ coś internet ostatnio zamula. Mi się wydaje, że to przez to, że dużo osób teraz jednak siedzi na necie. No ale jeśli o mnie chodzi, to na dzisiaj byłoby to wszystko. Piszcie komentarze oczywiście pod spodem i widzimy się już jutro. Pa, pa!